Coś tu dyszy, coś tu dyszy, coś tu dyszy. Którego zadaniem byłoby jak gdyby zbieranie środków wśród ludzi, którzy mają jakieś pieniążki na wytworzenie takiej mody, mody na uprawianie sportu, zwłaszcza w tych takich małych gminach wiejskich. Chodzi o założenie jakiejś, czy to liga ping-ponga, czy też liga może badmintona, czy może jakieś liga boksu, bokserska, tak żeby tych ludzi młodych zająć, ale ja mówię, że to można wybudować tysiące rolników, a ludzie i tak nie będą uczestniczyli. Chodzi o stworzenie coś w rodzaju jakiejś przychylnej atmosfery, mody, jakiegoś sposobu rywalizacji, bo czy możemy dopuścić, żeby taki potencjał młodych ludzi tak się marnował, przecież ci ludzie nie mają co robić, nie mają czym się zająć. Być może odgórnie należałoby jakieś działania podjąć. Chodzi mi konkretnie, żeby ksiądz źle nie zrozumiał. Chodzi o osobę, która byłaby odpowiedzialna za dotarcie do rodziców. To przecież może być nawet telemarketing. Ludzie, zainteresujcie się swoimi dziećmi. Tutaj wam oferujemy. Oczywiście to powinna być dostępna sala gimnastyczna. Tam w godzinach nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale też dla osób, które są w młodym wieku, ale po prostu no, nie mają dostępu, nie wszystkich stać, bo ktoś powie, no masz pieniądze, to idź sobie, ale nie wszystkich stać, nie każdy ma takie nawyki. Właśnie ja pamiętam już w młodości swojej, wszyscy wchodziliśmy na boisko i graliśmy w piłkę, to było normalne. Natomiast dzisiaj jest cały przemysł takiego niewolenia człowieka, jest cały przemysł takiej wygody, nie wiem, ludzie siedzą przed komputerami, młodzi ludzie, więc adekwatną odpowiedzią musiałoby być jakiś animatorzy. Tak, jest, płacze, ten dyszy, no normalnie, jakiś dziady. Osoby, która jest odpowiedzialna za promocję, akcja społeczna, promocja sportu. To chciałem powiedzieć, dziękuję za poruszenie tego tematu. Bardzo dziękuję, panie Sławomirze. No i też to jest jedno z takich, no może nie rozwiązań, bo wiadomo, że ta kwestia trzeźwości, czy problemu z propagowaniem, promowaniem zdrowego trybu życia, a przeciwstawienie temu promowanie, propagowanie czy reklamowanie alkoholu, który jest no, niby obostrzony jakoś tam, ale z drugiej strony wiemy doskonale, jaka jest dostępność tego rodzaju środków. Pewnym rozwiązaniem jest oczywiście to, by być aktywnym fizycznie, by dawać jakieś inne propozycje, coś bardzo ciekawego. To jest być może taka prośba skierowana do tych, którzy rządzą, ale myślę, że do każdego z nas, bo no, nikt za nas niczego nie zrobi z jednej strony, a z drugiej no, też możemy już zaangażować się w to wszystko, co istnieje, wybrać te propozycje, które są dla nas już przedstawione. O trzeźwości, o potrzebie modlitwy tygodniowej, ale nie tylko tygodniowej, dzień modlitw o trzeźwość narodu rozpoczynamy właśnie dzisiaj. O tym sobie chcemy porozmawiać, czy jest sens takiej modlitwy promowania, propagowania życia w trzeźwości, czy to może sprawa indywidualna, prywatna każdego człowieka. Czekamy w dalszym ciągu na Państwa na telefony. Zaraz będzie program Obudź się Polsko nad te wycia odłożymy na dalszy plan. Także proszę być z nami, proszę Państwa. Dzisiaj mamy już 27, zdaje się. Nie, 28. I nie ma 29, bo to luty jest. Także Radio Koncita, proszę być z nami.
Stanisław Kubryzeta mówmy się o jednej solidarności na rzecz wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Reszta eleison, Kyrie eleison. Wszystko i służba. Reszta wysłuchaj nas. Ojcze z nima Boże. Miłuj się nad nami. Synu odkupicieli świata Boże. Miłuj się nad nami. Indyki święty Boże. Miłuj się nad nami. Święta Trójcy jedyny Boże. Miłuj się nad nami. Święta Maryja. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami. Bezsławny potomku Dawida. Módl się za nami. Światło patriarchy. Módl się za nami. Takie wymuszone, jak to mówią, wymuszone średniowiecze, nie? Módl się za nami. Wiadomo, że ludzie w to nie wierzą, ale sobie wmawiają, że tak jest w sumie. To jest, jak to się mówi, głupota do kwadratu. Bo mądrość polega na tym, że biorę do ręki Biblię, że badam, że dociekam, dochodzę. Oczywiście Słowo Boże, Ojciec Niebiański wszystko nam wyjaśnił. Skoro byli masoreci, którzy przepisywali, całe życie poświęcali na służbę przepisywania Słowa Bożego, że tam, żeby żaden błąd nie wkradł się. Prawda? Ani jota, żeby nie umknęła z tego, co było przepisywane, jeżeli chodzi o literę, dosłownie, jeżeli chodzi o sens przekazywanych myśli. Także to jest ogromna i świadoma praca. Masoreci to byli ludzie, słudzy Boży, którzy troszczyli się o przepisywanie Biblii, treści. Całe rody to były, całe rodziny, proszę Państwa. I dzięki temu my dzisiaj mamy Biblię w komplecie. Po co ta Biblia jest potrzebna? No, list od Boga, Słowo Boże, list od Boga. Bóg nas informuje. Jeżeli nam źle, mamy prawo widzieć, dlaczego w ogóle tak się dzieje. Dlaczego jest śmierć, dlaczego są choroby, dlaczego są cierpienia, chyba że Bóg nie stworzył świata ewolucyjnie, że silniejszy rodzaj zwycięża słabszy i przeżywa dalej, proszę Państwa. No bo skoro grzechem jest zabijanie, to znaczy, że miało nie być zabijania, miało nie być śmierci. Ludzie mieli żyć wiecznie, a że nie żyją, to właśnie dlatego chcemy, żeby Bóg nam odpowiedział, dlaczego my starzejemy się, umieramy. To my wiemy, badacze Pisma Świętego, my, którzy badamy, którzy czytamy. Ale ludzie nie mają zielonego pojęcia, wiedzieć nie chcą. Oni muszą zarobić, a jutro problemy inne nawarstwiają się. Człowiek się przyzwyczaja do problemów, gadzieje, bo i te problemy te same, chociaż inne, ale tego samego pokroju, chodzi o ciągle o pieniądze, nie ma. Człowiek gadzieje i musi napadać, atakować, kraść, zabijać. Także proszę Państwa, Radio Tok FM Euro, Conchita Barbie, Baby, Langstrom. W pokoju z Medjugorje zatwierdzona przez Kościół. Tak, proszę Pani, nie odpowiem na to pytanie, ponieważ rozmawiamy sobie o troszkę innych rzeczach, o trzeźwości, więc zapraszamy do tego, żeby rozmawiać na temat. Proszę Radio Maryja, halo. Halo? Prosimy. Dobry wieczór. No jesteśmy już, tylko trzeba radio przyciszyć troszeczkę. Dziękuję bardzo i po prostu, no, dawno, że dzwoniłem. Henryk Gorlicz. Pozdrawiamy Panie Henryku. Po prostu... Radio kończy. Jestem zaniepokojony. Niestety ludzie są leniwi, żeby wierzyć w takie rzeczy, które są nieprawdziwe, bo jeszcze żeby tam było coś, jakiś procent jeden, jakiejś logiki, jakiejś prawdy, no to mieliby szansę, a tak to ludzie nie chcą. Bo człowiek nie głupi, dużo wie i tak się uśmiecha, że to jest nieprawda. To jest tylko tradycja, że tak się zmieniało, ta głupota. Tak zmieniała się, dobrze. Przymrużam oko, dobrze. Półprawda, prawda była, że wesz kaszlała. Bo po prostu ja nie wiem, czy ja nie jestem. Po prostu życie już tu po prostu.
prostu 13. buszowali czy przebywali przez tam jakiś 13. okres. Radio no Tok FM Euro kończy to bardzo. Baby Langstrom Ekstra. Panie Henryku, a mogę zapytać, co to ma wspólnego z tygodniem modlitw o trzeźwość? No dobrze, dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy, zachęcamy słuchaczy. Grzegorza Jędrejka, o czym poinformował dyrektor biura prasowego prezydenta Marek Magierowski. Teraz ja jeszcze nie? Jesteśmy, tak. Tak, Dziennikarze IPN posiada dokumenty potwierdzające, że Andrzej Chadecz wcześniej nazywał się Dobosz i pracował w kopalni węgla kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie miał donosić na kolegów jako TW matka. Współpraca z powodu popełnienia przestępstwa miała się zakończyć oficjalnie 6 grudnia 1988 roku. Przykład Chadacza może się okazać kolejnym, pokazującym, jak nierozliczenie się z komunizmem oddziałuje na życie publiczne, podkreślił profesor Mieczysław Ryba, historyk. Śledząc jego sposób działania przez te ostatnie lata, nie można powiedzieć, że raczej jest to postać sterowana. I tutaj, czy on był pracownikiem służby bezpieczeństwa w sensie agenturalnym, czy nie, to było widać bardzo wyraźnie. Natomiast ta historyczna informacja, jeśli się potwierdzi, mówi nam, jak bardzo to, co zwiemy PRL-em i obciążeniami PRL-owskimi, bo przecież współpraca z SB to jest potężne obciążenie, jak mocno przy braku takiej zbytniej dekomunizacji ilustracji w 1989 czy 90 roku, jak bardzo to rzutuje i rzutowało nade wszystko na bieg spraw publicznych. Przypomnijmy, jednym z ostatnich skandali z udziałem Andrzeja Chadacza odbył się w kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Po jednej z debat telewizyjnych próbował on zaatakować obecnego prezydenta Andrzeja Dudę. Po kilka milionów złotych mogą stracić szpitale zajmujące się leczeniem dzieci. Wynika z wycen kosztów szpitalnych zabiegów do danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dotarł jeden z dzienników. W odpowiedzi na nowe taryfy proponuje się m.in. operacje za pół ceny, a nawet 30% mniej środków miałoby trafić na opiekę nad wcześniakami. Przez to na przykład Instytut Matki Polki w Łodzi może stracić 11 milionów złotych rocznie, natomiast Warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka od 9 do 10 milionów złotych. I tak za leczenie dziecka z wrodzoną wadą serca stawka ma spaść z około 11 tysięcy złotych do około 6 tysięcy. Według szefów placówek i lekarzy to duże cięcia doprowadziłyby do spadku jakości leczenia i oznaczałyby kłopoty finansowe wielu placówek. To wstępne wyceny, które będą analizowane, uspokaja poseł Joanna Kopcińska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia. Na ocena wycena, to wycena sporządzona przez urzędników. Minister Zdrowia na pewno będzie przygotował nie pozwoli wszystkich małych pacjentów. Będzie trzeba to wszystko dokładnie przeanalizować, ale tak jak mówię, jest to moim opinii dopiero wstępna wycena sporządzona przez urzędników. Decyzje żadne nie zapadły, a na pewno Minister Zdrowia z ministrem Konstantym Radziwiłłem nie pozwoli najmłodszych. Placówki już przygotowały szacunki w odpowiedzi na propozycje cięć w świadczeniach neonatologicznych i pediatrycznych. Medycy zapowiadają, że poinformują m.in. ministra zdrowia i NFZ o zagrożeniu wynikającym z ewentualnej obniżki finansowania opieki nad najmłodszymi pacjentami. W przyszłym miesiącu premier Wielkiej Brytanii Theresa May ma zapowiedzieć koniec swobody przepływu osób. Nastąpi to po formalnym rozpoczęciu negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, napisał dziennik Telegraf. Według planów, do których dotarła gazeta, nowi migranci, którzy wjadą do Wielkiej Brytanii, mieliby zostać objęci przyszłymi zmianami imigracyjnymi. Do nich zaliczane mogą być ewentualne wizy oraz ograniczony dostęp do zasiłków i świadczeń. Zdaniem dziennika premier May planuje jednak zagwarantować prawie 3 milionom obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym blisko miliona Polaków, tak długo, jak zachowane zostaną prawa Brytyjczyków na kontynencie.
Według źródeł na Downing Street szefowa rządu zaapeluje do przedstawicieli pozostałych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej o rozwiązanie tej kwestii osób, które możliwie najszybciej. Z bardzo poważnych terapeutów, z poważnych, trudnych sytuacji. Kamil Stoch wygrał 2 z 3 serii treningowych przed czwartkowym konkursem na dużej skoczni w narciarskich mistrzostwach świata w fińskim Lahti. Dobrze skakali także pozostali Polacy. W pierwszej serii lider Pucharu Świata uzyskał odległość 131,5 metra, co było największą odległością tej serii, ale i dzisiejszych prób. W drugim podejściu również był pierwszy, w trzeciej próbie zajął 3 miejsce. Na skoczni nie zaprezentowali się medaliści z mniejszego obiektu, mistrz świata Austriak Stefan Kraft oraz Niemiec Andreas Winger. Kolejne treningi są zaplanowane na jutro. W środę odbędą się kwalifikacje. Drugi konkurs mistrzostw świata odbędzie się w czwartek. Zmagania skoczków w Lahti zakończy w sobotę konkurs drużynowy. Kolejna ścieżka nam się otwiera naszej dyskusji, rozmawiamy o rozpoczynającym się dziś. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy oraz na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie oraz na wschodnim wybrzeżu, do 10 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na południu oraz na północnym zachodzie, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W rejonach podgórskich po południu porywy wiatru do 60 km na godzinę, a wysoko w Karpatach do 100 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali, ciśnienie spada. Były to wiadomości. Oni nie rozumieją, że oni wyją, że to nikomu, niczemu nie służy. Radio Tomcika, proszę słuchać, już dzisiaj ostatni dzień lutego, proszę Państwa, bardzo dużo u nas w razie ciekawostek na temat. Dziś w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach w diecezji gliwickiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 początek transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam i program słowno-muzyczny pod tytułem Ksiądz Franciszek Blachnicki, ten, który widział z góry. Program wykonają członkowie ruchu Światło Życie. Widział z góry, bo umarli, o godzinie 18.20 Eucharystia, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Kopiec, ordynariusz w diecezji gliwickiej. Niech nie znajdzie się o godzinie 21.30 w Radiu Maryja rozmowy niedokończone na temat ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, kapłan, duszpasterz, naukowiec, tarnogórzanin. Gościmi rozmów będą Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, pan Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pan Arkadiusz Czech, burmistrz miasta Tarnowskie Góry, pan Zygmunt Niemiec, członek domowego kościoła i ksiądz Jarosław Buchenfeld, moderator diecezjalny domowego kościoła w diecezji gliwickiej. Serdecznie zapraszamy, jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja odbędzie się 20 marca w parafii Sanktuarium Świętego Józefa Opiekuna Rodzin w Bolesławowie w diecezji świdnickiej. My będziemy mieli program Obudź się Polska, no? Dzisiaj zaglądamy do całej literatury, jest w Warszawie. Pałac Kultury Stalina i Lenina na Mazowszu, nad Wisłą. Zapraszamy. Oglądajmy, słuchajmy sąsiednie audycje, kolejne audycje w naszym radiu. To co ten Eurokończyka. Bardzo wejdzie dla instrumentu, dzisiaj już jest ostatni dzień tego 28. Na kolejne nasze regionalne spotkanie, które odbędzie się już, uwaga, uwaga, 12 marca w niedzielę w niezwykłym miejscu, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu.
Rozpoczynamy o godzinie 14.45 przywitaniem przybyłych grup, spotkaniem z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych oraz wspólną różańcową modlitwą. O godzinie 15.00 sprawowana będzie Eucharystia, której przewodniczyć będzie nasz wielki przyjaciel, ksiądz biskup Antoni Długosz Częstochowy. Po mszy świętej odbędzie się koncert w wykonaniu księdza biskupa i waszym. Naszą modlitwą różańcową będziemy chcieli opleść cały świat. Kochani przyjaciele, przybywajcie do Torunia. Koniecznie zaproście swoich kolegów i koleżanki. 12 marca startujemy o 14.45. Rodziców, księży, nauczycieli, siostry zakonne i opiekunów prosimy, pomóżcie dzieciom zorganizować wyjazd na nasze spotkanie. Jednocześnie zapraszamy na naszą ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Polski, która w tym roku odbędzie się 11 czerwca. Zapraszamy gorąco. Do zobaczenia. Radio Chrześcijanin tańczy. Radio Tonchica, to FM, Euro Tonchica, Barbie, Baby Langstrom Extra. Zaraz będzie program Obudź się Polsko ma. No i ciekawostki. U nas zawsze. Ciekawostki. Także proszę już na słuchanie się nastawić. Jest 11 minut po godzinie 13. Zapraszam na aktualności dnia. Pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, nowy tydzień rozpoczął się, poniedziałek, zatem przed nami wiele, jak praktycznie każdego tygodnia, różnych wydarzeń, w tym także politycznych. Na koniec poprzedniego dowiedzieliśmy się z portalu w polityce.pl, że w IPN-ie miałyby być papiery na Adama Hadasza, a więc człowieka, który wiele razy
był rozpoznawany pod krzyżem, później uczestniczył w kampanii Bronisława Komorowskiego, był z nim widziany, widoczny, pojawiają się w internecie memy, bowiem Hadasz dawniej miał nazywać się Dobosz, miał donosić na kolegów w Jastrzębiu, gdy pracował na kopalni, no i pseudonim jego miałby być Matka, więc niektórzy żartują sobie właśnie również z tego pseudonimu. Co takie informacje, które no po 27 latach od roku 89, kiedy ta historia nam się toczy, kiedy widzimy różnego rodzaju decyzje decydentów, środowiska na przykład wokół byłego prezydenta pana Bronisława Komorowskiego, no i teraz niejakiego Adama Hadasza, również przytulającego się do Bronisława Komorowskiego, albo odwrotnie, Bronisława Komorowskiego przytulającego się do Adama Hadasza. Co one nam mówią tak naprawdę? Bo wydaje się, że ta sytuacja po tylu latach powinna już być jasna, czysta, klarowna, a okazuje się, że nie jest. Oczywiście sprawa jest złożona, dotyczy wprawdzie jednej osoby, nie z samego świecznika życia politycznego, ale rozgrywanego przez różne osoby w pierwszych sądach. Ale na pewno sprawa nie jest okazało się, że oni w ogóle kradli te mieszkania, bo ona była strasznie kształcona. Ona była strasznie kształcona i umiała ludziom który prawnie nie dokonał dekomunizacji jak nie ona, to jej koledzy, koleżanki. Na placu Saskim Bańko Zobaka też nie w szczęście. PRL-u ciążyło i dzwonnica 70-metrowa, ciążyło, wyższa niż na trzeciej Rzeczpospolitej w sposób niepomierny, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę wymiar życia społecznego czy politycznego. Radio Polityka. Naturalnie najbardziej głośną sprawą ostatnio była sprawa Szafy Kiszczaka, zarazem sprawa Lecha Wałęsy i dochodzenia do tego, jaka była jego przeszłość w latach 70. Ale rozwikłanie tej zagadki otworzyło nowe pytania, zwłaszcza pytania dotyczące, jaka była rola, albo inaczej, dlaczego Lech Wałęsa po 89 roku zachowywał się tak, a nie inaczej w polityce. Czy ta przeszłość, czy ta szafa symboliczna wpływała na jego decyzję. I teraz oczywiście to jest postać kluczowa z pierwszych stron gazet, prezydent i tak dalej, ale takich ludzi różnorako uwikłanych w tą przeszłość jest co niemiara i wydaje się, że przykład tego nieszczęśnika no, ilustruje w jakimś sensie nie tylko jego jakieś poglądanie charakterologiczne komunitarne. Jeśli ktoś tego typu prowokacje robił pod krzyżem na krakowskim przedmieściu, a z drugiej strony widać było, że to jest prowokacja, a nie jego działanie, powiedzmy, zgodne z intencją, jaką mogłoby to być opisywane, no to mamy do czynienia z jakimś takim bardzo charakterem poplątanym, a z drugiej strony widzimy, że niekoniecznie jest to działanie samodzielne, czyli dowiadomo mnie, jak była chyba katastrofa smoleńska, jak była kwestia krzyża na krakowskim przedmieściu rozgrywana, jak tutaj były uwikłane różne środowiska typu środowisko Janusza Polikota. Jeśli do tego nałożymy pewne powiązania ze służbami PRL-owskimi zagadnione, a więc zagadnione pewne uzależnienia w tym zakresie, no to nam to o wiele więcej mówi o tym zachowaniu, o zachowaniu tego człowieka. Ale z drugiej strony mówi nam to, czym III Rzeczpospolita była, że jest to brzemię komunizmu, postkomunizmu bardzo tutaj ciążyło, wciąż jeszcze ciąży, wciąż jest pewnym zadaniem dla obecnej władzy, dla obecnego pokolenia, żeby to ten garb z Rzeczpospolitej zrzucić. No właśnie, bo to nie jest kwestia jakiegoś jednego człowieka tylko i wyłącznie, ale pewnego rodzaju systemu, a także różnego rodzaju oddziaływań, podejmowanych decyzji przecież przez te 27 lat, które później skutkują
na życiu wewnętrznym ojczyzny, no i relacjach także międzynarodowych, bo pamiętajmy, że to, co jest w naszych szafach, to zapewne i dużo więcej jest w szafach poza granicami. No to jest ostatecznie, gdybyśmy tak chcieli kwitować to, o czym mówimy, jest kwestią niezależności Rzeczpospolitej oczywiście, bo im więcej ludzi aktywnych w życiu publicznym, w jakimkolwiek aspekcie tego życia ma tego typu uwarunkowania i uzależnienia, tym jest gorzej dla zdrowia tego państwa, a zarazem do jego samodzielności. No to jest rzeczywiste. Ktokolwiek ma takie narzędzia szantażu, wpływu, absolutnie jest w stanie wtedy manipulować biegiem wydarzeń, a ta manipulacja kończy się dla samego państwa. Został zaprzysiężony, to już drugi temat, który chciałbym na początku tygodnia poruszyć. Nowy sędzia Grzegorz Trybunału Konstytucyjnego, Grzegorz Jędrejka. Pan prezydent podczas zaprzysiężenia mówił, niezwykle ważne jest utrzymanie ładu konstytucyjnego i to jest też o tyle ważna nominacja, że Trybunał Konstytucyjny jutro ma zebrać się w pełnym składzie. Pierwszy raz, odkąd jego prezesem została pani sędzia Julia Przyłębska i to ona ma przewodniczyć obradom Trybunału. Będzie także sędzią sprawozdawcą. Temu posiedzeniu zapewne będzie się wiele mediów i nie tylko przypatrywać, no bowiem są głosy w Trybunale Konstytucyjnym, że w Trybunale są problemy, że zdaniem niektórych sędziów Sąd Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej nie pracuje prawidłowo, że należałoby się nad sposobem procedowania zastanowić, że te sprawy też nie idą tak, jak miały iść, tylko no, są odkładane. Pani sędzia, zdaniem tych, którzy tak twierdzą, nie widzi potrzeby rozmowy i decyzje miałyby nie podlegać dyskusji, konsultacji. Czy Trybunał Konstytucyjny pana zdaniem będzie w dalszym ciągu istniał jako temat, czy też ta sprawa będzie rozwiązywana tak, jak rozwiązana być powinna? Czy Polacy będą znowu słyszeć o Trybunale? Wydaje się, że będą słyszeć, to nie za sprawą tego, co się wewnątrz Trybunału dzieje, chociaż tam, jak wiemy, są sędziowie z różnych nominacji poprzedniej ekipy i obecnej, więc na pewno wewnątrz łona tego Trybunału będą różne spory, ale wydaje się, czy różnice zdań, wydaje się to być nawet rzeczą naturalną i wcale nie dziwną, natomiast kwestia jest taka, że widzimy, że Komisja Europejska, przynajmniej w osobie Timmermansa, jest specjalnie zorientowanego rzeczywiście w niuansach prawnych i konstytucyjnych Polski. Chce tę sprawę grzać. Oczywiście jest pytanie, dlaczego nie jest to kwestia wewnętrzna związana z kondycją samego Trybunału w moim przekonaniu, ale jest to jak gdyby konsekwencja pewnej układanki międzynarodowej i pragnienia jednak albo upokorzenia Polski, albo nawet ukarania, no bo wiadomo jest, że szczególnie dla środowisk lewicowych, a wydaje się, że Timmermans reprezentuje je w dużym stopniu, kwestia rządów prawicowych w Polsce jest kwestią na tyle nieakceptowalną, że no, cały czas się to dzieje. Druga rzecz taka, że tworzy się pewna nowa konfiguracja geopolityczna. Wielu bierze pod uwagę możliwość rozpadu Unii Europejskiej, a więc będą się tworzyć nowe konstelacje i tutaj Polskę starano by się zmarginalizować, bo wiemy o tym, że nawet jeśli na szczyt G20 będzie ona zaproszona, to odzyskuje swoją bardzo ważną pozycję podmiotową na arenie międzynarodowej po wizycie Angeli Merkel na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc toczy się pewna gra o Polskę. Natomiast już w tej chwili o wiele bardziej to, co się zwie wewnętrznym życiem politycznym Polski, nawet tym opozycyjnym, czy w wydaniu prasowym, czy w wydaniu ściśle parlamentarnym, jest używane nieraz jako narzędzie tych zewnętrznych sił, a nie odwrotnie, bo wiemy o tym, że wielokrotnie oceniano, że to polska opozycja animuje zewnętrzne ataki na Polskę, ale jest też odwrotnie. To
zewnętrzne czynniki geopolityczne, które nie widzą podmiotowej pozycji dla Polski, używają w sposób cyniczny środowisk lewicowo-liberalnych po to, żeby animować pewne konflikty, a zarazem osłabiać całą państwowość polską i jej podmiotowość na arenie międzynarodowej. To się dzieje. Natomiast drugi kontekst tego wszystkiego, to już tego nie jest nawet spór o Trybunał Konstytucyjny, on będzie tłem, ale jest spór o reformę polskiego sądownictwa. Doskonale wiemy, że przygotowany projekt zmian no jest oprotestowany przez prawda, te środowiska, nazwijmy, z wymiaru sprawiedliwości czy z wymiaru sądowniczego i okupują się jak gdyby na różnych pozycjach, znaczy twierdząc, że niezależność sądów jest tak daleko posunięta, iż one same jak gdyby powinny się korporacyjnie tylko rządzić i nie ma możliwości zewnętrznego, czyli politycznego wpływu na bieg tego, co się w tych organach dzieje. W związku z czym jest taka wojna informacyjna. Dogrzewanie Trybunału Konstytucyjnego jest po to, ażeby no, użyć tego do tej walki. Panie profesorze, wspomniał pan także o tym kontekście europejskim. No, znamy sprawę Timmermansa, który tak jakby uwziął się na Polskę, a może reprezentuje jakieś interesy i jest tym, który właśnie ma krzyczeć i ciągle strofuje Polskę. Z drugiej strony kłopoty Martina Schulza, który przecież został szefem niedawno, został szefem SPD, został szefem SPD na kandydatów na kanclerza Niemiec. Okazało się, że teraz ma przewagę nad Angelą Merkel. Dwie kadencje był szefem Parlamentu Europejskiego. No nic się do niego nie przyklejało, no poza zachowaniem, poza również wobec Polski naturalnie, ale no, nie było żadnych sensacji specjalnie wyjmowanych na światło dzienne z nim związanych. Teraz są. Dlaczego? Jest to dobre pytanie. Zresztą dzisiaj podejmowane przez portal Polityce.pl nie tylko. Otóż wiemy o tym, że sam Schulz był, znaczy w ogóle ta sytuacja była antypolsko przez Parlament Europejski inspirowana. Bezwzględnie obecny szef socjaldemokratów w Niemczech spełniał rolę Timmermansa, tylko jeszcze bardziej był w tym zapiekły. Natomiast w tej chwili jako kandydat na kanclerza Niemiec to nie może wypowiadać się tak niedyplomatycznie, bo według mnie jest, że raz to mogłoby szkodzić jego wizerunkowi, a dwa też relacjom polsko-niemieckim. Zresztą jeśli on by został kanclerzem, to sądzę, że te relacje by się mogły znacząco pogorszyć z wielu względów, również z powodów jego bardzo takiego ideologicznego podejścia do polityki. Jest to polityk radykalnie opowiadający się po stronie lewicowej. Natomiast druga rzecz to są te rzeczywiście skandale finansowe, które się pojawiają. Rzecz znamienna, bo to się dopiero ujawniło w momencie, kiedy on przejawiał czy wyraził te ambicje polityczne i rzeczywiście to może być dokładnie odzwierciedlenie pewnej wewnętrznej walki niemieckiej, a zarazem ogólnoeuropejskiej. Otóż Angela Merkel została zdefiniowana przez środowiska euroentuzjastyczne jako ostatnia nadzieja dla rozpadającej się Unii. Po Brexicie te tendencje odśrodkowe są na tyle silne, że środowiska federacyjne naprawdę są przerażone każdymi zbliżającymi się wyborami, a przed nami wybory we Francji, w Holandii, a więc w krajach, gdzie ten ruch eurosceptyczny mocno narasta. Zresztą no, w samych Niemczech on jest już silny. W związku z czym wiadomo jest, że Angela Merkel ma pewną pozycję międzynarodową i pewną sprawność w tym zakresie. Sam Schulz jest kontrowersyjny. I prawdopodobnie te rzeczy, które są mu dzisiaj wyciągane, być może zupełnie prawdziwe, ale tak jak ojciec słusznie zauważył, dlaczego teraz, to są w tym kontekście. I pytanie jest, czy nie wyolbrzymiane, to już jest pytanie merytoryczne, natomiast w sferze tej gierki politycznej ma to drugorzędne znaczenie, chodzi nade wszystko o obniżenie jego poparcia, jego pozycji, bo wiadomo jest, że kiedy został tym szefem SPD,
radykalnie poparcie dla partii, dla niego samego jako kandydata na kanclerza wzrosło. Ale to jest to doświadczenie, zresztą dziennikarze polscy to bardzo umiejętnie podchwycili, doświadcza pewnej presji, którą sam niedawno wywierał na Polskę, a z przyczyn zupełnie bezsensownych czy bezpodstawnych, natomiast też takich argumentów używał, które po prostu były oceny merytoryczne nie do utrzymania. No jest to pewne doświadczenie, natomiast musimy wiedzieć, że w kontekście ogólnoeuropejskim toczy się w tej chwili gra o to, czy uda się Unię w starym kształcie utrzymać, czy też ona będzie się rozpadać i redefiniować na nowo poprzez różne lokalne bardziej układanki czy koalicje. Angela Merkel jest dla tych starych federalistów nadzieją, a jeśli Martin Schulz wygra, no to absolutnie ona wypada z tej gry, a on no, w każdym tego słowa znaczeniu jest postacią konfliktową. Proszę sobie przypomnieć jeszcze czasy Berlusconiego, który no nie w niewygodnych słowach opisywał go, prawda, czy porównywał do pewnych zachowań jeszcze z czasów hitlerowskich, więc postać kontrowersyjna, która z pewnością nie będzie sklejać, ale wywoływać pewne konflikty. A w tych grach politycznych widzimy, że element taki prasowy, czy pewnych skandali z tym związanych, zwłaszcza dotyczących korupcji, powodują, czy mogą powodować osłabienie poszczególnych kandydatów. Ja przypomnę choćby kandydaturę prezydenta Francji, François Fillona, który ma teraz ogromne problemy i może w ogóle w tych wyborach do drugiej tury nie przejść. Ten tydzień z pewnością dostarczy nam wielu ciekawych informacji, a te informacje wywołają pewnie gorące emocje, między innymi te sprawy, o których mówiliśmy, no ale przecież przed nami także walka o emisję gazów cieplarnianych i spotkanie ministrów Unii Europejskiej, ministrów środowiska, przed nami także debata o drzewach, czyli tej sławetnej wycince, przed nami także abonament radiowo-telewizyjny, bo w tym tygodniu rząd ma pokazać projekt przepisów o nowym abonamencie. Jak on będzie ściągany, to każdego przecież także interesuje, bo są to pieniądze, które będzie trzeba wpłacać, choć powiedzmy, że wpłacać powinno się również dzisiaj, bo takie są przepisy. No i także Senat zajmie się przepisami komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Tutaj też wiele różnych analiz, które mówią, że nie należy łączyć władzy wykonawczej, administracyjnej z sądowniczą, a takie kompetencje miałaby mieć ta komisja. No i oczywiście 1 marca, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Więc bardzo, bardzo dużo tego, panie profesorze. Czeka nas ciekawy tydzień. No, ciekawy oczywiście w wielu aspektach. Też ważny, jeśli bierzemy pod uwagę rozstrzyganie pewnych kwestii, a jeśli idzie o rocznicowe sprawy, one też się już odbywają, bo pamiętajmy, że mamy 1 marca, mamy Środę Popielcową, tak. Jest to pewien moment zadumy, więc wiele marszy na przykład jest organizowanych, czy było organizowanych teraz w niedzielę, no z racji oczywistej, że to troszkę mogłoby naruszać taką powagę, czy też ten postny dzień tak ważny dla katolików. Bardzo dziękuję, pan profesor Mieczysław Ryba, na początku tygodnia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.